Chyba ta mapa jest niewygodna w użytkowaniu. Z muzyki jest przejście... Tutaj? W lewo? Na górę chyba, tędy. Zobaczymy, gdzie się znajdę. Tak. I muzyka jest za moimi plecami, jakby. O, jest tata. Aż cały kopci. Chyba z nim się biłem. Ale jak nie ma siostry, to nie ma sensu go ruszać teraz nawet. O, jakiś lud za darmo. Czemu nie, by nie? Gra czasami jednak twierdzi, że mnie nadal lubi. A to już byłem tutaj. Boże, jedynie byłem tuż koło tego i nawet nie zwróciłem uwagi na to. Świetnie. Logiczne całkiem. Cały ja. Skoro już jestem na miejscu, to może teraz po prostu wejdę do sklepu, a nie będę patrzył na niego. Nie słyszę go, miałem go słyszeć. Ej, ja tu? Ja w tym pomieszczeniu byłem, a tata mnie zaatakował tutaj. Dobre, genialne. O kurczę, przepraszam, musiałem kichnąć. Zebrało mi się trochę. Znalazłem tego drania. O, to jakaś bomba jest. Dobra, nie byłem głupi, nie dałem się nabrać. No, ja też coś mam dla siebie. Ups. Dobra, ktoś do mnie przyjdzie zaraz, jestem tego pewien. A już jestem prawie przygotowany. Co to się stało, że mnie tak wyrzucił w górę? Ups. Aż się palą do walki ze mną. Nie ma to tamto. Ej! Przestaniemy się bawić zaraz. Dobra, Ju, mogę stąd wyjść? Do diabła, nie ma żadnego wyjścia chyba. Okej. Jest, dobra, widzę. Tyle apteczek? Serio? Jakbym walczył z samym Ryanem. Tyle mi dali tego. Teraz trzeba... To już tak rzucam? No dawaj, pobawimy się. Oj, uciekłeś. Oj, co wy mu zrobić? Spopielić was? Znaczy mi się amunicja do karabinu, świetnie. Dobra, walczymy. Dawaj. Rzut! Nie to. Dał sobie swoje. Chodź. No, dawaj. Kto mieszem wyjmie, ten od niego ginie. Tylko nie umiem ci trafić, chłopie. Przepraszam. Ale zaraz zginiesz. Zrobisz ładne zdjęcie do pamiątki mojej. Stworzysz. I się zaczyna w głowie plątek przez to wszystko. O! To jest on? Tak, Cobb. Całkiem ładnie zginął. To jest alegoria pożądania. Albo inaczej, dzieło stworzone przeze mnie. To jest, uwaga, przedstawiam wam trójkąt miłosny. Jestem artystą. Zupełnie jak ten gość.
na którego teraz służę. Widzicie, to przedstawia artystę. Facet patrzony w oddali, ma gdzieś kobietę, którego pożąda, a tymczasem Cobb pożąda tę kobietę, pożąda jej łono. Widzicie, jestem Picasso, Salvador Dali. I wszyscy razem wzięci. A teraz uczynię zaszczyt i zrobię zdjęcie mojemu arcydziełu. Pięknie. Lepiej to wypaść nie mogło. To będzie piękne uwiecznienie mojego arcydzieła. Czyli to już wszystko będzie? Wychodzi na to, że tak. Ten biedny papa nadal tu chodzi. Już bliski wybuchu jest. Niestety nic nie poradzę, żeby mu pomóc. Mogę go tylko wykończyć, skrócić jego cierpienia. Ile mam kasy w ogóle? Zresztą sprawdzę w automacie. Ało. Tak samo jak i mało mam naboi jakichkolwiek, zwykłych nawet. Mam napalbu, trochę azotu i bełty, tego mam sporo. Mógłbym też próbować zabijek za pomocą plazmidów, ale mam mało Ewy, więc no cóż, jestem na trudnej pozycji teraz. Tym bardziej, że czeka mnie chyba teraz spotkanie, niekoniecznie z tym panem. Ten pan był prosty. On był z tak zwanej generacji jednostrzałowców. Nie da się włamać jeszcze. A i tak słabe rzeczy, autohacker. Nie za bardzo. W porządku, nikt nie pilnuje tu miejsca? Nie. Jeszcze jedno zdjęcie muszę zrobić. O, prezent? A, apteczki. Okej. Chyba czas na ostatnie zdjęcie. Samego autora chyba. Jaka ćmo. Okej, widzę inwazję pajęczych dynofagów. Ach, ta muzyka. Muzyka klasyczna i shotgun. To jest idealne połączenie. I festiwal śmierci. Nie dam ci się uleczyć, nie pozwolę. Ostatnie dwa naboje. Nie mam już więcej. 3 naboje do pistoletu mam jeszcze. I dalej będę mógł klucze atakować tylko kluczem. Nie chcę marnować nic więcej. Dużo apteczek mają chłopaki i dziewczyny. Nie jest tak tragicznie jeszcze. W porządku, dzięki za prezent. W ogóle tam na dole siedzi jeszcze jego poprzedni prezent. Teraz muszę zrobić to ostatnie zdjęcie? Aha, dobra. Myślałem, że już wrzuciłem tamto dzieło.
No i na co? Jest Cohen. Stworzyliśmy arcydzieło. Połączenie mojego geniuszu artystycznego, dzięki któremu wykonałem takie piękne dzieło Pożądanie, i połączenie intelektu Cohena. Jesteśmy największymi artystami w rapcie. Takie piękne. Co nie, kochanie? Jesteśmy najgenialniejszymi artystami. Find your path to Ryan is now clear. Tell him Sander says hello. Oh yes, you may avail yourself upon one of my lesser works as a token of our time together. Teraz dostanę nagrodę od niego. If you had become my one and true disciple, you might have been worthy of seeing inside the box of my most private. O, jest ten tonik. A to drugi jego muze? Now go. What happened to you? I've been trying to raise you for a dog's age. Never mind. Would you kindly leg it over to the sphere and get on down to Hephaestus? It's time to settle up with Ryan. Chwila. Gdy masz eksperta medycznego, apteczki są bardziej skuteczne. Nareszcie. Go. Chwila, a ja chcę zdobyć to. I mam plan, jak to zdobyć, tylko może zapiszę. Czyżby może dało się, zabijając go, zdobyć? Oczywiście zniknął. O. W porządku, może będę z nim walczył? Gdzie ty jesteś? Pojaw się. Do diabła, co on wyprawia? To on jest? Możliwe, że on. Spróbujemy go zabić. Chcę się przekonać, co jest we wnętrzu tej skrzynki z muzą. Dobry jest, on jest takim bossem w zasadzie, nieopcjonalnym. Tu jesteś. Połowa życia. A, i zapomniałem. Mogę mu zrobić zdjęcie przecież. Mogę? O. Nie zaliczasz się jako żadnych genofagów? Nie. Jednak nie. Jeszcze troszkę. Jeszcze genofag poszedł, świetnie. O, sklucza go. Ach, jak zwiał w ostatniej chwili. Co za farciarz, chodź tu. Pojaw się przed moimi oczami pięknymi i kończymy zabawę. I pojawia się tam na górze, chodź tu. Tak, kluczem go wykończę. Powinienem dać radę. Gdzie on jest? Diabła na górze się pojawił teraz. O, jest na dole. Chyba cię wykończę. Albo i nie. Jest. Klucz do muzy, Cohena. Wreszcie się przekonał, co tam było w tym kontenerze, w tym pojemniku. A tam patrzy jedno wielkie nic. Twórcy tam podali napis: chrzań się. Dolary, bełty i organy. Serio? To chyba serca były jego muzą, bo jakoś nie widzę sensu go zabijać. Słabo trochę z amunicją, zobaczymy. Ale to dzieło było piękne, przyznacie sami, moi kochani widzowie, że jednak coś w tym dziele było wspaniałego. Jest, nareszcie.
O, jak najbardziej amunicja, z chęcią. I trochę śrutu. Może tak chcę dwa zastrzyki Ewy. Czemu by nie? Muszę mieć trochę na zapas. W porządku, udało mi się skończyć tutaj zabawę z panem artystą. O, niesamowite. Nie uwierzycie w to. Na moim mikrofonie teraz sobie pełza Biedronka. Cóż za przypadek. Ciekawe, ile kropkowa, nie mogę policzyć. Chyba z 8 ma przynajmniej. Się trochę zdziwiłem. O, teraz idzie po moim statywie ładnie. Mój nowy przyjaciel do zagrajmy w Biedronka. Ten gość wygląda, jakby żył. Zaraz zobaczymy. Nie. Fajnie wygląda, ale nie. Jest martwy jak najbardziej. Przenosimy się do następnego poziomu i wracamy do Ryana, który zamknął nam wcześniej drogę, ale mamy teraz klucz, żeby się przedostać do niego. Tak jest, czyli z powrotem podążamy ścieżką Atlasa. Przekonamy się, co nas dalej czeka. Teraz Hephaistos. Coraz bliżej końca jestem. Całkiem nieźle. Hephaistos, czyli teraz może wreszcie uda mi się do siedziby Ryana dostać. Kurczę, przydałoby się trochę tej amunicji do pistoletu też. Jakby nie patrzeć. Dam radę się włamać? Pewno jak zwykle nie dam rady. Oczywiście, że nie. W górę. Najbardziej trollowe w tym całym rozbraniu tej pułapki, tego włamywaniu się, byłoby jakby tu mniej więcej postawili mi o taki tutaj ten rozwalony kawał rury. O, Bionka wraca do mnie, witam serdecznie. Poszła sobie na chwilę, wróciła. Starczy. Będę o czym strzelać trochę. Małe pocieszenie. To wszystko prowadzi do jednego przejścia, tak. W ogóle tak patrzę, że niebo, chciałem powiedzieć niebo. Ta woda zrobiła się tak czerwonawa, a ja jestem po prostu w pobliżu jakiegoś czynnego wulkanu. Co oni tam wyprawiają? Ej, ludzie, przestańcie tam. Złe rzeczy robicie na tym świecie. Nie, najpierw zanim może strzelę, to ja zrobię zdjęcie. Tak. To przede wszystkim. Houdini, tak? Zobaczymy, jaki będzie Houdini, jak go walnę granatem. Załadowany i gotowy do wystrzału. No. To sobie pohudiniował. Fajnie się zawiesili. On próbował przejść, a ona mu blokowała przejście. Genialna para. Prawie taki sam świetny duet jak ja i Biedronka. Już prawie jestem na miejscu.